Hej, Solary Six Pompa, witam was w takim odcinku, nietypowym odcinku, bo chcę wam tylko powiedzieć jedno. Chwila, tylko sobie tutaj jemnę jakąś pioseneczkę. Prawa mi zapewne zabiorą, ale to tam. Dobra, słuchajcie, przybyło nas trochę za pośrednictwem reklamy, bo mamy już 87 subskrypcji, 19 tysięcy wyświetleń i non stop przybywają inni. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie w dół, bo mi to tam koło chuja lata. Inni mówią, żeby nauczył się nagrywać, ale powiem wam tylko jedno, nie nagrywam tego, żeby złapać jakiś fejmik. Jeszcze ciszę trochę. Żeby jakiegoś fejmu złapać albo coś. Ja nagrywam to tylko, żeby nagrywać, bo nuda na YouTubie. To myślę, że moje odcinki jakoś będą się prezentować. Teraz tak, słuchajcie, jeszcze jedno. I że trochę nas przybyło, to teraz będą odcinki inne. Będą o wiele lepsze. Jeszcze na tym świku się zmutuję. Będą odcinki lepsze. Już nie będzie żadnego ucinania ekranu. Teraz właśnie jest... Jest obraz ucięty. Ale tylko ze względu, że... dlatego, że ja tylko chciałem subskrypcję nagrać tutaj mój kanał, żeby ogarnąć to. Więc ja to nagrywam tylko, żeby nagrywać. Te komentarze to sobie darujcie, bo i tak tego nie zmienicie, bo i tak będę nagrywał non stop. Tylko teraz nagrywam w innym stylu, będę nagrywać. Powiedzmy, że teraz sobie nowy kanał wybudowany, już rozbudowany, bo jak widać. Więc już się dopiero zaczyna zabawa. I myślę, że dobrniemy do końca. Koszulki już się produkują. Wam pokażę, o, pokażę wam koszulki. Widzicie? A, widzicie, dobra. Wszystko jest, bo muszę patrzeć, czy ten jest koszulka, to jest dla mnie. Wy będziecie mieli Solaris X, Solaris Team. I z tyłu będziecie mieli numerek. Jaki będziecie chcieli, tam będzie jeden, od 1 do 20 chyba. Więc no, myślę, że dobry pomysł. Koszulki niedługo będą w sprzedaży. Nie lubię. I myślę, że dobrniemy do końca. I teraz odcinki będą inne. Będą normalny obraz. I teraz słuchajcie, jeszcze jeden komunikat duszpasterskie. Za parę dni kupuję sobie monitor 24 cale. Więc wszystko będzie w HD już. Wszystko będzie w 1980x1028 chyba tam było. Duży ekran będzie. Więc myślę, że wszystko tu będzie complete. Aha, jeszcze do nazwy X-Pompa. Ja powiem wam, że nazwałem to z samego siebie, Solaris X-Pompa. Są takie autobusy, jest taki koleś w blok ekipie, ale głównie mnie to interesuje, bo ja nie od tego wziąłem pomysł. Wziąłem Solaris, wziąłem swój pomysł, bo miałem limitowany najpierw. Ale najpierw Solaris wziąłem potem, bo miałem limitowany i potem Solaris wziąłem. I tak doszło X-Pompa, bo nie to, że nie znałem Pompy Team, tylko akurat poznałem sobie tak z Budynia. Potem Budynia znam bardzo dobrze. Mam nawet filmiki z nim. Potem sobie poznałem Isamu, rozmawiałem z nim. Nie gadałem, tylko rozmawiałem na streamie. Dawałem tam donaty i w ogóle teraz akurat streama nie ma, to nie może mnie zobaczyć w roli głównej. Ale będę na turnieju, tam gdzie Pompa Team będzie grała.
Z Nitro jeszcze nie rozmawiałem, ale z Gracholem rozmawiałem i grałem w H1Z1 tak samo, więc coś w tym jest. Pewora tak samo nie znam. I Mamiko znam, bo jest z mojego miasta i znamy się dobrze. Dobra, ja mam, myślę, że to tyle. Dzięki za oglądanie. Nie musicie dawać nic, po prostu dajcie jakiś znak, że jesteście. I od teraz zaczynamy nowe życie na forum na YouTubie Solaris X Pompa, więc subskrypcja, like i rozruszamy ten kanał horrorami, różnymi innymi gównami oraz śmiechem, bo to przede wszystkim najważniejsze. W końcu będzie ten kanał wesoły i jak najszybciej muszę ogarnąć mikrofon, bo mam nowy. Tylko nie mam gdzie go postawić, aby nie słychać klawiatury, myszki czasem. Dlatego jakoś tu muszę zaprojektować to wszystko. I myślę, że będziemy już działać za niedługo. Więc idziemy nagrywać jakiś horror, jak coś tam wymyślić. Ja się kłaniam. Na raz.